przedstawiam wam Kubusia Puchatka, który właśnie w tej chwili schodzi po schodach. Tuk, 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 zsuwa się Puchatek. Posłuchajcie. Zjeżdża ze schodów na grzbiecie, do góry nogami. W tyle za Krzysiem, który go ciągnie za przednią łapkę. Kubuś Puchatek jest pluszowym misiem. A Krzyś to jest, domyślacie się, mój synek. Tatusiu, czy mógłbyś dziś opowiedzieć Kubusiowi jakąś historyjkę? Myślę, że tak. A jakie historyjki Kubuś lubi najbardziej? O sobie samym, bo to już jest taki miś. Mogę spróbować. Pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer i zaszedł na polankę stumilowego lasu. Rósł tam wielki dąb, zaś z samego jego wierzchołka dochodziło... bzykanie. No właśnie, więc Puchatek od razu pomyślał sobie. To bzykanie coś oznacza. Tak pomyślał sobie Puchatek. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jeżeli ktoś bzyka, to znaczy, że jest pszczołą. A jeżeli jest pszczołą, to znaczy, że robi miód. A jeżeli robi miód, to po to, żebym ja zjadł swoje małe co nieco. Małe co nieco? Tak nazywał Puchatek swoją zwykłą porcję miodu, która, mówiąc między nami, wcale nie była taka mała. Zwietrzywszy miód, miś zaczął się wdrapywać na drzewo, a wdrapując się, zanucił taką oto pioseneczkę, mruczaneczkę. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, 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 ram, pam, pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Bzyk, 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 ram, pam, pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Jeszcze troszkę, troszeczkę wyżej, jeszcze troszeczkę, niam, 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 niam. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. No, już prawie, już. Coś się stało? Absolutnie nic. Wylazł z zarośli, wyjął z nosa kolące igły i pierwszą osobą, którą zobaczył, był Krzyś. Ja? Tak, ty. Kochany miś. I wtedy? Wtedy ty powiedziałeś, wkrótce wyruszymy na wyprawę. Jej celem jest odkrycie bieguna północnego. Krzysiu, a co to jest biegun północny? To jest coś, co się odkrywa. Aha. I my właśnie mamy to odkryć. A czy niedźwiadki nadają się do tego odkrywania? Naturalnie. I nasi przyjaciele, prosiaczek, osioł kłapouchy, sowa przemądrzała, kangurzyca z maleństwem, królik i wszyscy krewni i znajomi królika. Przede wszystkim musimy zabrać ze sobą prowianty. Co zabrać? Rozmaite rzeczy do jedzenia. Oj, to świetnie. Zaraz zdobędę te... prowianty. Tak, tylko przynieś mi swój niebieski balonik. A po co ci balonik? Kiedy się ma niebieski balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że się jest kawałkiem nieba.
Ale ty nie wyglądasz na kawałek nieba. Postaram się wyglądać jak mała ciemna chmurka. To je powinno zmylić. Przyniosłeś balonik i na wszelki wypadek wziąłeś ze sobą fuzję. A Kubuś zaczął tarzać się w błocie, aż zrobił się całkiem czarny. Potem uchwycił w obydwie łapki sznurek balonika, uwiesił się na nim i wzniósł w powietrze. Wkrótce był już na wysokości korony drzewa, całkiem bliziutko nieba. Hurra! 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 Prawda, że to cudowne? Jak ja wyglądam z dołu? Jak niedźwiedź przyczepiony do balonika. A nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie całkiem. Oj, Krzysiu. Krzysiu, zdaje się, że pszczoły coś zwąchały. Naprawdę? No, one się chyba czegoś domyślają. O, z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Wiesz co? Pospaceruj tam i z powrotem i powiedz, zachmurzyło się. Chyba będzie deszcz. Zachmurzyło się? Chyba będzie deszcz. A ja tymczasem, żeby je zmylić, zaśpiewam piosenkę Chmurek. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie. Mała chmurka na dzień dobry, taką piosenkę śpiewa co dzień. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie. I od rana na dzień dobry, taką piosenkę śpiewać co dzień. Jak to miło chmurką być. Krzysiu, oni już na pewno coś podejrzewają. Ja chyba zejdę na dół. Już wiem, Krzysiu. Strzelaj, Krzysiu. Już. Ojej, nie we mnie, tylko w balonik. Uwaga! Tu, w trawie. Szczęście, że żyjesz. Tak, ale nie będziemy mieli powianku. Po jakim wianku? Ty, głuptasku, prowiantu. Oj, nie gniewaj się na mnie, Krzysiu. Przecież ja jestem tylko niedźwiadkiem o bardzo małym rozumku. Wiesz co? Królik ma bardzo dużo prowiantu. Idę do królika. I Puchatek natychmiast wybrał się do norki swego przyjaciela. Szedł wesoło podśpiewując. La la la, tra la la, tra la la la, tra la bom, rum tom tom, tra la bom, rum tom tom tom, bom bom. Hej, jest tam kto? Powiedziałem przed chwilą, hej, czy jest tam kto? Nie. Nie ma nikogo. Dziwne. Hej, króliku! Czy to czasem nie ty? Nie. To nie ja. W takim razie może zechcesz mi powiedzieć, gdzie jest królik? Wyszedł. Dokąd poszedł? Poszedł odwiedzić swojego przyjaciela, Kubusia Puchatka. Ależ to właśnie ja. Co za ja? Kubuś Puchatek. Ty jesteś pewien? Najzupełniej pewien. W takim razie proszę wejść. Dziękuję. Jak tu ciemno. Nie mogę się przepchnąć. Pomóż mi. No już. Miałeś zupełną rację. To jesteś ty. Tak, to ja. Słuchaj, króliku. Krzyś kazał ci powiedzieć, że wyruszamy na odkrycie bieguna północnego. A kto wyrusza? No ja, ty i wszyscy twoi krewni i znajomi. To będzie wielka wyprawa. Aha. A ja mam zająć się tym, no tym, wiesz czym, tym, no, pro, 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 pro,
prosiaczkiem? Nie, jedzeniem na drogę. A? Czy znajdę coś w twojej śpiżarce? Coś tam się znajdzie. Mam trochę miodu i marmolady. A czy są smaczne? Możesz skosztować, proszę. Chętnie. A ten miód jest zupełnie niezły. Doskonały. Bez wątpienia ta marmolada. Całkiem. Czekaj, jeszcze liznę tego miodu. Zupełnie dobry. Ta marmolada wyborna. Nada się na pewno. Zabieramy do bieguna i miód, i marmoladę. Tylko, że już nic nie zostało. Aha, to do widzenia, króliku. Cieszę się, że załatwiłem sprawę tych ojej, jak tu ciasno, jak tu... Ratunku! Nie mogę się ruszyć. Spęczniał ci brzuszek. No, ja chyba wrócę z powrotem... Do licha, przecież ja muszę ratunku i do licha. Uwolniwszy się wreszcie po godzinie, Puchatek poszedł odwiedzić swego przyjaciela prosiaczka, który mieszkał w samym środku wielkiego buka, rosnącego w samym środku wielkiego lasu. Prosiaczek wymiatał właśnie śnieg sprzed swego mieszkania, kiedy dostrzegł spacerującego w kółko Puchatka. Jak się masz, Puchatku? Co ty tu robisz? Tropię. A co tropisz? Jak to co? Ślady. Czyje ślady? A nie wiem. Słyszałeś o naszej wyprawie? Nie słyszałem. Ktoś może chcieć pokrzyżować nasze plany. Ale kto? Nie wiem. Ze śladami nigdy nic nie wiadomo. I Puchatek znów zaczął chodzić w kółko, a prosiaczek podreptał za nim. Wreszcie Puchatek zatrzymał się. Coś dziwnego. Teraz wyraźnie widać podwójne ślady. To chyba znaczy, że ich już jest dwóch. Idziesz dalej ze mną? O, bardzo cię przepraszam, ale mam coś bardzo pilnego do załatwienia. Do widzenia! Do widzenia. To zaczyna być groźne. Im dłużej chodzę, tym robi się coraz więcej śladów. Muszę opowiedzieć o tym Krzysiowi. Puchatek pobiegł do ciebie, a ty, ogromnie przejęty, siedziałeś nad kałużą z wędką w ręku. Krzysiu! Krzysiu! Łowię ryby. Proszę o ciszę. Niech nikt cię nie zbliża, bo rybka jeszcze może usłyszeć. Rybka myśli, że bawię się kawałkiem sznurka i że to wcale nie ja. Tylko mała górka, ale nie wie zupełnie, że ja łowię ryby, bo gdyby... Krzysiu! Cyt, człowiek kijanki, niech tu się nikt nie kręci, bo każdy najmniejszy hałas może kijankę zniechęcić. Kijanka myśli, że jestem krzaczkiem albo jakimś dziwnym drzewem, a że to jestem ja. Tego kijanka nie wie. Psst. Łapie kijanki. Wyobraź sobie, Krzysiu, że tropiliśmy z prosiaczkiem ślady zwierząt, które chcą nam przeszkodzić w naszej wyprawie do bieguna. I chodziliśmy wciąż w kółko i w kółko. I tych śladów było coraz więcej. Jakiś ty głupiutki, Puchatku. No, bardzo ci... Przecież jeśli chodziliście w kółko, to za każdym razem było o dwa ślady więcej, a w końcu... Poczekaj chwilkę. No. A tak, byłem gapą, strasznie głupim gapą. Czy ty naprawdę myślisz, że ja kiedyś przestanę być misiem o bardzo małym rozumku? Oczywiście. No tak czy siak, zbliża się pora obiadku. Królik i prosiaczek wiedzieli już zatem o przygotowywanej wyprawie. Teraz przyszła pora, żeby powiadomić o niej osła kłapouchego. Chcecie wiedzieć, co robił kłapouchy?
stał sobie samotnie wśród ostów i rozmyślał o sprawach tego świata. Od czasu do czasu zadawał sobie różne filozoficzne pytania. Na przykład... Dlaczego? Albo ujmował to nieco inaczej. No i po co? Czasami znów przychodziło mu na myśl, że... O tyle, o ile... Albo zgoła tak. Dajmy na to. I wtedy właśnie zauważył zbliżającego się Puchatka. Jak się masz? A ty jak się masz? Nie bardzo się mam. Już nie pamiętam czasów, żebym się jakoś miał. W dodatku dziś są moje urodziny. Najszczęśliwszy dzień w roku. Twoje urodziny? Spójrz na te masy prezentów, które dostałem. Ten tort urodzinowy. Prezenty? Tort? Gdzie? Nie widzisz? Nie widzę. Ja też nie widzę. To był żart. Mówisz jakieś dziwne rzeczy, których nie rozumiem. Chcesz? To zaśpiewam ci piosenkę, zagadkę. Jeżeli ci na tym zależy. Co to? Sroczko gadatliwa. Kiedy brzęczy, to nie śpiwa. Powiedz, jak to się nazywa. Sroczko, skoczko gadatliwa. Sroczko, skoczko gadatliwa. Podoba ci się? O tyle, o ile. Wobec tego nie zaśpiewam ci już następnej zwrotki, która brzmi tak. Co to? Sroczko gadatliwa. Kiedy chodzi, to się kiwa. Powiedz, co się za tym skrywa. Sroczko, skoczko gadatliwa. Sroczko, skoczko gadatliwa. Od tego nie przybędzie mi prezentów. Bez prezentów, bez tortu, zapomniany, opuszczony. Tego już Puchatek nie potrafił znieść. Poczuł, że musi, koniecznie musi zdobyć jakiś prezent dla Klapouchego. Puścił się biegiem w stronę swego domku, przed którym zastał prosiaczka, daremnie usiłującego dosięgnąć kolatki. Czekaj, pomogę ci. Wyobraź sobie, że Klapouchy ma dziś urodziny i że nie dostał żadnego prezentu. Jak długo każą nam tu czekać pod drzwiami? Przecież to twoje mieszkanie. Jak to moje? Rzeczywiście. Proszę cię, wejdźcie. Mam tu jeszcze baryłkę miodku. To będzie mój prezent dla Klapousia. A co ty mu dasz? Może to będzie prezent od nas obydwu? O, nie podoba mi się ten pomysł. Dobrze. Dam mu balonik. Pójdę po niego do domu. Puchatek zabrał baryłkę i rozpoczął marsz w stronę ostów, wśród których zostawił osła. Po drodze zorientował się, że nie miałby nic przeciwko jakiemuś małemu co nieco. Zdjął więc pokrywkę z baryłki i... Ajajaj, jakie to dobre. Co ja teraz zrobię? Przecież muszę mu coś dać. Mam pomysł. Została baryłka bez miodu. Trzeba tylko coś na niej wypisać. Pójdę z tym do sowy przemądrzałej i przy okazji powiadomię ją o wyprawie. Właściwie w 100-milowym lesie tylko Krzyś potrafił naprawdę pisać. Ale także i sowa miała jakie takie pojęcie o niektórych łatwiejszych wyrazach. Zajmowała wspaniałą rezydencję pod kasztanem. Dzień dobry, sowo. Dzień dobry, Puchatku. Najlepsze życzenia z okazji urodzin Klapouchego. O, serdecznie dziękuję. Czy to już wszystko, co miałeś mi do powiedzenia?
Nie, chcę wypisać coś na moim prezencie. A gdzie masz prezent? O, tutaj, o. O. Praktyczna baryłeczka do przechowywania różnych różności. W tym był miód? No tak, ale można przechowywać w niej wszystko. Jest bardzo pożyteczna. Napisz na niej z powinszowaniem urodzin. Ja chcę, żebyś ty napisała, bo co prawda umiem stawiać litery, ale one jakoś tak nie trafiają tam, gdzie trzeba. Wcale nie brzydka baryłka. Ty nie mógłbyś ofiarować jej kłapouchemu od nas obojga? Nie jest to dobry pomysł. Ja ofiaruję ją od siebie, a ty zrobisz napis. Zaraz. Z powiększowaniem urodzin. Proszę. Dziękuję. Och, jakie śliczne, jakie długie. Jesteś nadzwyczaj mądra i dlatego chcemy zaprosić cię do udziału w wielkiej wyprawie do bieguna północnego. O, do bieguna? Mhm. To szalenie niebezpieczne. A po co ta wyprawa? No, żeby go odkryć. No. A kiedy zamierzacie wyruszyć? Jeszcze nie wiadomo. Wiemy tylko, że jakieś zwierzęta nam wróżdżą. O, najprawdopodobniej słonie. Słonie? Mhm. Myślisz doprawdy? One bardzo lubią wróżdzić. Tak sądzisz? Tymczasem prosiaczek wrócił do domu po balonik dla osła i biegł właśnie ze swoim prezentem do solenizanta, kiedy nagle potknął się o kretowisko i... Co to było? Ojej, co to za szmatka tu koło mnie? To mój balonik, a raczej to, co zostało z balonika. Niedobrze, trudno, biegnę... Kłapouszku, słuchaj, kłapouszku. Dzień dobry, prosiaczku. Jeśli ten dzień godzi się nazwać dobrym, witaj. Moje najlepsze życzenia w dniu twoich urodzin. Powtórz to jeszcze raz. Moje najlepsze... Czekaj. Niech sobie przystawię nogę do ucha, żeby lepiej słyszeć. Moje najlepsze... życzenia? Dla mnie? A dla kogo? Na moje urodziny? No pewnie, że na twoje. I właśnie przyniosłem ci prezent. Co takiego? Powtórz to jeszcze raz. Prezent. Dla mnie? Prezent? Jaki prezent? Balonik. Wielka, kolorowa kula, która fruwa w powietrzu. A gdzie ona jest? A tu. Tylko, że kłapouszku, ja go pękłem. Biegnąc tutaj przewróciłem się i to wszystko, co zostało. Masz... Balonik? Były balonik. A jakiego koloru? Czerwonego. Mój ulubiony kolor. A duży? Mój ulubiony rozmiar. Och, kłapouszku. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la, bum, rum-tum-tum, tra-la, bum, rum-tum-tum-tum, bum-bum. Przyjm ode mnie najlepsze życzenia. Dziękuję. Już mi dziś życzyłeś. Przynoszę ci upominek. Już jeden dostałem. To jest praktyczna baryłeczka. Służy do przechowywania różnych różności, a na niej jest napisane z powinszowaniem urodzin. Śliczna. Myślę, że mój balonik zmieści się w tej baryłeczce. O, baloniki są na to za duże. No właśnie, że mój jest w sam raz. Mogę wkładać go i wyjmować. A nie, no proszę. Wchodzi doskonale. Bardzo się cieszę, że podarowałem ci tak praktyczną baryłeczkę. Ja
bardzo się cieszę, że podarowałem ci coś praktycznego, co wchodzi do baryłeczki. Myślę, że mając takie prezenty, zechcesz wziąć udział w naszej wspólnej wyprawie do bieguna północnego. Jest szalenie niebezpieczna ze względu na słonie, ale... Ale osioł klapouchy nie słuchał. Wkładał balonik do baryłeczki i wyjmował z powrotem. Szczęśliwy jak nigdy w życiu. Wszystkie zwierzęta wiedziały już o wyprawie. Nawet osioł kłapouchy wyraził zainteresowanie. Tylko kangurzyca jeszcze nie wiedziała. I oczywiście jej maleństwo. Słuchaj, Puchatku i Cyprosiaczku. Musicie porozmawiać o wyprawie z kangurzycą. Ale jak? Ona potrafi rozmawiać tylko o maleństwie. Do niej nic innego nie dociera. Och! Widzę, że idzie tu królik. Naradźcie się z nim. On ma głowę na karku. Króliku. 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 Co się stało? Powiedz, jak powiadomić kangurzycę o wyprawie do bieguna? Czy ja wiem? To jakieś dziwne zwierzę. Co za pomysł nosić całą swoją rodzinę w kieszeni? No, mniejsza o kieszenie. Chodzi o to... Jak zwrócić na siebie uwagę kangurzycy? Właśnie, ja. To bardzo proste, moi drodzy. No. Porwiemy jej maleństwo i ukryjemy je. A kiedy mama kangurzyca zapyta, gdzie jest maleństwo, powiemy, a kuku, żeby dać do zrozumienia, że my wiemy, gdzie jest maleństwo. A kuku ma oznaczać, że zdradzimy jej tę tajemnicę, jeśli zostaniemy uważni wysłuchani. A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! Przedstawię wam teraz plan akcji. Uwaga! Zaczynam przedstawiać. Plan akcji, obmyślony przez królika, był naprawdę bardzo pomysłowy. Zarówno Puchatek, jak i Prosiaczek doskonale zrozumieli, co mają robić i natychmiast przystąpili do dzieła. Na piaszczystej polance w lesie maleństwo ćwiczyło się w skokach na piasku. Hop, 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 hop. Czuwająca nad synkiem mama kangurzyca mówiła: jeszcze tylko jeden skok, maleństwo, i idziemy do domu. Dobry wieczór, mamo kangurzyca. Nie zauważyłam cię, Puchatku. Dobry wieczór. Popatrz, jak ja skaczę. Jak się masz, dzielne maleństwo? Dobry wieczór, króliku. Jak się masz, Prosiaczku? Dobry wieczór! Popatrzcie, jak ja skaczę! Wspaniale! Cudownie! Puchatku, na ciebie kolej. Droga kangurzyco, czy ty widzisz to drzewo? O, tam? Nie. Maleństwo? Gdzie? On też chce zobaczyć. Podsadzę cię, maleństwo. Patrz na drzewie, siedzi ptaszek. Alborytka. Ja tam nie wiem. Chyba jednak raczej ptaszek, bo skąd rybka tu na drzewie? Tam na drzewie siedzi ptaszek. To nie rybka. To jest tak, jestem całkiem pewien, bo to jest kos. Czy możesz pak? Kangurzyco, powiedz kto? Kangurzyco, powiedz kto? Wreszcie kangurzyca odwróciła głowę, a wtedy królik powiedział głośno: Łaź do środka, maleństwo. Na ten sygnał prosiaczek wskoczył do kieszeni mamy kangurzycy, a królik czmychnął ile sił w nogach z maleństwem. Gdzie królik? Właśnie poszedł, coś sobie nagle przypomniał. A prosiacze? Też sobie przypomniał, że zapomniał. Maleństwo! Jestem, mama! Wracamy do domu. Do widzenia, Puchatku. Do widzenia, pani. Prosiaczek przeżył ciężkie chwile w kieszeni kangurzycy, podrzucany w górę i w dół, w czasie jej biegu do domu. Kiedy już byli na miejscu, kangurzyca odpięła i zobaczyła, co się stało. Ale wcale nie była niespokojna, bo wiedziała, że nikt w 100-milowym lesie
nie zrobiłby krzywdy jej maleństwu. Pomyślała sobie tylko... Zobaczymy, kto komu zrobi psikusa. A teraz, drogie maleństwo, pora spać. A kuku! Mamo kangurze, co? A kuku! Najpierw kąpiel. Wykąpiesz się w zimnej wodzie, syneczku. Mamo kangurze, co? Ja jestem... Chodź, maleństwo. Nie jestem żadne maleństwo. Jestem prosiaczek. Tak. Ślicznie naśladujesz głos prosiaczka. Jakiś ty mądry i zdolny. Czy ty mnie nie widzisz? Nie masz oczu, czy co? Nie rób min, bo staniesz się naprawdę podobny do prosiaczka. No, a teraz marsz do syberka. Nie. Ślicznie, doskonale. Namydlimy się. O tak. Buzi, kochanie, bo nałykasz się mydła. Tak. Jeszcze tylko się wytrzemy. Świetnie. Kto to? Proszę. Dzień dobry, kangurze, co? Dzień dobry, Krzysiu. Oj, Krzysiu, Krzysiu, powiedz jej, kim ja jestem. Ja nie jestem maleństwem, prawda? Nie możesz być maleństwem, bo maleństwo widziałem przed chwilą u królika. Ach, no widzisz, jestem prosiaczek. Nie możesz również być prosiaczkiem, bo on jest zupełnie innego koloru. Ale ja jestem prosiaczek, prosiaczek. Krzysiu, posłuchaj, to było tak. Myśmy chcieliśmy powiedzieć. Widząc niedowierzanie w oczach Krzysia, prosiaczek nie dokończył swojej opowieści, tylko zeskoczył na podłogę i uciekł przez drzwi, które Krzyś na szczęście zostawił otwarte. Zatrzymał się dopiero w pobliżu swojego domku, a drogę odbył tarzając się w błocie, żeby odzyskać swój dawny, ulubiony kolor. Przed domkiem czekał już na niego Puchatek. I co, prosiaczku? Powiedziałeś, a kuku? Nie, wiesz co, ja wcale nie jestem pewien, czy królik ma takie dobre pomysły. I opowiedział Puchatkowi o swoich przeżyciach. Wkrótce pojawił się Krzyś. Idąc do was tutaj widziałem... Zgadnijcie kogo. No. Widziałem słonia. Słonia! A co on robił? Czy bruździł? Nie, wygrzewał się na słońcu i wachlował ogonem, ale zdaje się, że on mnie nie widział. I tak Puchatek z prosiaczkiem gawędzili o tym i o owym. No właściwie to tylko o owym. Postanowiłem złapać słonia. Puchatku. Żeby wpadł w pułapkę. Wiem, wykopię strasznie głęboki dół. Słoń wpadnie do dołu i wtedy... No powiedzmy, że wpadnie. Tylko gdzie wykopać taki strasznie głęboki dół? Najlepiej tam, gdzie słoń będzie stał... tuż przed wpadnięciem. A wtedy może zobaczyć, że kopiemy dół. Wobec tego wykopmy dół tuż koło bieguna. Słoń będzie chciał przeszkodzić nam w jego odkryciu i wpadnie. Ale my sami jeszcze nie wiemy, gdzie jest ten biegun. Właśnie. Dlatego tak rzadko udaje się złapać słonia. Czekaj. Dajmy na to, że ty chciałbyś mnie złapać. To co byś wtedy zrobił? Zmajstrowałbym pułapkę i wsadziłbym do niej garnuszek miodu, a ty zwąchałbyś go i wlazłbyś do środka. No, lubią miód? Na pewno. To teraz ja wykopię rów, o tutaj, przy sześciu sosnach, a ty pójdziesz po miód. No, jeżeli tak uważasz. Puchatek wrócił do swojej chatki, wlazł na krzesło i zdjął z górnej półki w spiżarce duży garnek miodu. Na garnku było napisane miód, ale Puchatek nie zadowolił się tą informacją. Nigdy nic nie wiadomo. Trzeba skosztować. Chyba miód. Jeszcze się upewnijmy. Na pewno miód. Tak, miód do samego dna.
Gdy Puchatek nie miał już żadnych wątpliwości, wrócił do prosiaczka, a prosiaczek wyjrzał z samego dna strasznie głębokiego dołu i zapytał. Los? Mam garnek. Niezupełnie pełny. Raczej zupełnie niepełny. Zostawiam go tutaj, a to pomóż mi wyjść. Już. Dziękuję. Jutro rano spotykamy się tu, przy sześciu sosnach i sprawdzimy, ile słoni jest w naszej pułapce. Doskonale, prosiaczku, doskonale. Dobranoc. Dobranoc. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la, bum, rum-tum-tum, tra-la, bum, rum-tum-tum, bum-bum. W doskonałym nastroju Puchatek położył się spać. W nocy obudził się wszakże z uczuciem jakiegoś niepokoju i nie miał żadnych wątpliwości, co ten niepokój oznacza. Wgramolił się więc na krzesło i sięgnął na górną półkę swojej spiżarki, ale... To zabawne. Był tu garnek miodu z napisem miód. Żebym wiedział, że to miód, coś tu z nim mogło stać. To po prostu niebywałe. Pełen garnek miodu miałem, a na garnku, tak jak drut, napisane było miód. Garnek śliczny był, nowiutki, kolorowe miał obwódki, więc ogromnie to mnie smuci, że się garnek gdzieś zarzucił. Wiem. Wszystko to przez nadmiar uprzejmości dla słoni. Puchatek położył się z powrotem do łóżka, ale nie mógł zasnąć. Najpierw liczył owce, co podobno pomaga na zaśnięcie. Potem spróbował liczyć słonie. Niestety każdy ze słoni, jakie sobie wyobraził, rzucał się na garnek miodu, puchatkowego miodu, i połykał całą zawartość, mówiąc do siebie: dobry miodek, już dawno takiego nie jadłem. Co za miodek. Tego Puchatek nie mógł już absolutnie wytrzymać. Zerwał się więc nad ranem z łóżka i jak strzała popędził do sześciu sosen. Sosny wyglądały groźnie przy świetle księżyca, a strasznie głęboki dół sprawiał wrażenie najokropniej głębokiego dołu na całym świecie. Jak tu okropnie, strasznie groźnie. Boję się, ale trudno. No. Muszę sprawdzić, czy nie złapały się jakieś słonie. O, ostrożnie. Nie widać nic poza garnkiem. Czy zaryzykować opuszczenie się na dno dołu? Chyba zaryzykuję. O. Jednak jakiś słoń raczył się tym miodem. Nie, to nie słoń, tylko ja sam. Zapomniałem. To mówiąc, wsadził lebek do garnka i zaczął wylizywać resztę miodu. Zostawmy na chwilę Puchatka przy tej czynności i odwiedźmy jego serdecznego przyjaciela, prosiaczka. I on również obudził się znacznie wcześniej niż zwykle, a po głowie chodziło mu mnóstwo pytań dotyczących słoni. Jak też wygląda taki słoń? Czy jest dziki i groźny? I czy słoń lubi prosiaczki? I nagle... Mam pomysł. Zakradnę się teraz cichutko do...
do 6 sosen i zobaczę, co się tam dzieje. Jeśli coś się dzieje, to cicho wrócę do łóżka i udam, że o niczym nic nie wiem. Kiedy prosiaczek skradał się z duszą na ramieniu do strasznie głębokiego dołu, jego przyjaciel, Puchatek, wylizywał resztkę miodu z ganka i nagle zorientował się, że wyjęcie głowy ze środka jest niemożliwe. Jego głowa na dobre uwięzła w naczyniu. Masz ci los. Ojej, pomocy! Pomocy! Nic nie pomaga. Jest coraz gorzej. Ojej. Słyszę coś jakby jęki. Oj, czyżby to był słoń? Co to jest? Ratunku! Pomocy! Straszliwy słoń, słoniowy strach, strachowy pom. Pomocy! Straszliwy słoń, strachowy strach, słoniowy pom, słoniący. Tego leśniej niż zwykle, pełen energii i żądzy czynu. Kiedy tylko się umył i zjadł śniadanie, sięgnął po tubę i na cały 100-milowy las ogłosił. Pamiętasz, Krzysiu, jak to było? Uwaga, uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie wyprawy do bieguna północnego. Wszyscy mieszkańcy 100-milowego lasu proszeni są o zgromadzenie się przy 6 sosnach. Przypominam o obowiązku zabrania niezbędnego ekwipunku i prowiantu. Pośpieszcie się! Dlaczego tak marudzicie? Czy są wszyscy? Nie umiem się śpieszyć. Zawsze robię wszystko wolno, a kiedy się śpieszę, to robię wszystko 2 razy wolniej niż zawsze. Dziękuję wam bardzo, że przybyliście na czas. Ale gdzie jest Puchat? Zawsze taki punktualny. Nie widzę też prosiaczka. Ojej! Co się stało, prosiaczku? Mów wyraźnie. Słoń tu obok. Słoń? Ojej, strasznie okropnie wielki łeb, jak nie wiem co. Jak jakiś garnek. Słuchajcie, jestem uzbrojony, więc niczego się nie boję. Chodźcie. Słoń, lepiej uważaj. Krzyś, nie podchodźmy zbyt blisko. Słoń? Chodźmy szybciej. Krzysiu, chyba słyszę. A teraz patrz. Ojej, jakie to straszne. Ja uciekam. Jaki łeb. Nagle łeb słonia uderzył o korzeń i spod rozbitego garnka wyjrzał na świat Boży lebek Kubusia Puchatka. To ty, Kubusiu? Tak, to ja, ale nie widzę powodu do śmiechu. Krzyś zorientował się, jak bardzo Puchatek wstydzi się swojej przygody. Powiedział więc... Nie martw się, Kubusiu. Wyprawa dopiero się rozpoczęła. Możesz jeszcze dokonać wiekopomnego odkrycia. Odkrycia. Chyba żartujesz sobie ze mnie. Wiesz co, Krzysiu? Już się nie martwię. Mam już nawet nową piosenkę. Wszyscy w długim ślisze ręku, by północny odkryć biegun. By północny odkryć biegun.
więc na czele kroczył Krzyś. Za nim królik, potem miś. Za nim królik, potem miś. A za misiem szedł prosiaczek, co wełniany miał serdaczek. Co wełniany miał serdaczek. Gardząc wręcz niebezpieczeństwem, kangurzyca szła z maleństwem. Kangurzyca szła z maleństwem. Osioł sowa przemądrzała, wykształcona i bywała. Wykształcona i bywała. A na końcu szło bez liku, krewnych i znajomych twych królików. Krewnych, 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 krewnych i znajomych twych królików. Cyt, zbliżamy się do niebezpiecznego miejsca. Tu może być zasadzka. Zasadzka? Zasadzka? Posadzka? Proszeczka? Czy ktoś mnie wołał? Cyt. Odwołuję cyt, bo na szczęście wszystko jest w porządku. Ponieważ przybyliśmy na polanę, zarządzam spożycie prowianu. Czy wszyscy mają coś do jedzenia? A ja nie mam nic. Ale ja zabrałem coś dla ciebie. Popatrz. Miód. Wiesz, Krzysiu, ty chyba mnie naprawdę lubisz. Dzięki tobie mogę zjeść swoje małe co nieco. Króliku, słucham. Chcę spytać cię o coś na osobności. Czy ty czasem nie wiesz, jak wygląda... Jak właściwie wygląda biegun północny? Jak to? Teraz dopiero o to pytasz? Widzisz, bo ja wiedziałem, tylko trochę jakby zapomniałem. To zabawne. Bo ja właśnie sobie przypomniałem, że zupełnie nie pamiętam. A najważniejsza rzecz to wiedzieć, gdzie taki biegun może starczeć. O to właśnie chodzi. Wrócili do reszty uczestników wyprawy, którzy wypoczywali po sutym posiłku. Maleństwo myło się w kaluży. Aż nagle... Maleństwo wpadło do wody! No, proszę, oto są skutki mycia. No. Patrzcie, jak ja pływam! Niestety prąd wody zniósł maleństwo do następnej kaluży. Trzymaj się! Patrzcie, jak ja... Z początku było to nawet zabawne, ale kiedy maleństwo znalazło się w trzeciej z kolei kaluży, wszystkim odechciało się śmiechu. Moje maleństwo! Poszukajcie jakiegoś patyka! Trzeba mu podać, żeby się chwyciło! Patrzcie, jak ja... I wtedy Puchatek pognał w gęste zarośla wikliny i po chwili wynurzył się ze sporym, zakrzywionym kawałkiem drewna. Krzyś przerzucił patyk na drugą szczące z żywiołem maleństwo, wydostało się na brzeg. Najdroższe maleństwo. Widzieliście, jak pływa? A tak, widzieliście. Puchatku, gdzieś ty znalazł ten kawałek drewna? A tu niedaleko, w zaroślach. To biegun od mojego drewnianego konia z odłamaną nogą. Puchatku, wyprawa jest zakończona. Odkryłeś biegun północny. Wieszuję ci. Brawo! Ja?
Ja odkryłem. Ojej, ojej. Biegun został wbity w ziemię, a ty, Krzysiu, zawiesiłeś na nim tabliczkę z napisem Biegun północny odkryty przez Puchatka. Puchatek go znalazł. Nie żyje Puchatek! Czy to znaczy, że ja nie jestem misiem o bardzo małym rozumku? I już nikt nie będzie się ze mnie wyśmiewał? A któż by się z ciebie wyśmiewał? Jesteś najlepszym, najmilszym i najmądrzejszym z misiów, Puchatku. Ojej, Krzysiu. Myśmy dwaj zawsze razem, ja i miły Puchatek, miś i jego przyjaciel, czyli Bubuś i ja. Bo to zawsze jest raźniej, czy to zimą, czy latem, gdy we dwójkę jesteśmy, ja i Bubuś Puchatek. Prawda, misiu? A Kubuś odpowiada: prawda, Krzysiu. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la, bum, rum-tum-tum, tra-la, bum, rum-tum-tum-tum, bum-bum. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la, bum, rum-tum-tum, tra-la.